Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 2 lipiec 2019 rok. Dzisiaj będę prezentował pszczelarskie i według mnie moje pszczelarskie i. Moje nagranie, moje pszczelarskie i to nie jest związane po prostu z literą alfabetu, tylko zamiast tam cyfr podałem tak i tak. Co tu prezentuję Państwu teraz? Będzie prezentowanie sposoby pobierania miodu z ula, wybierania. Proszę zobaczyć, tak ja zabezpieczam ul przed przegrzaniem. To jest bardzo ważne. Nie robię jakichś przeciągów z powietrzem o temperaturze rzędu 40 stopni Celsjusza, bo to nie ma sensu. Proszę Państwa, z tymi przegrzaniami ulami jest tak, że jeśli ul jest słabo ocieplony, no to musi mieć te przewiewy. Jak jest dobrze ocieplony, to jest niepotrzebne, bo on działa jak lodówkę. W lodówce, gdy chcemy, żeby było zimne, to co? Otwieramy drzwi i zamykamy. Teraz tu proszę zobaczyć, tu mam przygotowane na taczkach transportówki na plastry, ale gdybym sobie nie podstawił taczek, taką transportówkę stawiam na daszku poprzedniego ula. Po prostu ja sprzętu pasiecznego nie rozstawiam po trawie, po ziemi, po prostu inaczej mówiąc, tam gdzie pieski sikają. A teraz Państwu pokażę jeden sposób wybierania plastru z ula. A jutro będzie następne nagranie, będzie pokazane drugi sposób wybierania plastrów z ula. Niestety, proszę Państwa, kolejny raz przekonałem się, że miód musi być wybierany z ula. Nie można zostawiać zapasów żelaznych, jak uczy literatura, tam 2-3 ramki miodu zasklepionego, żeby pszczoły nie umarły z głodu. Niestety, powołujecie się na literaturę, a tu literatura się myli. No, zostawiłem, nie wybierałem zbyt szybko. Ostatnio mi się nie chciało i się okazało, że miodzik się skrystalizował. Proszę Państwa, teraz możemy puścić dym do ula i nie musimy puścić. Gdy puścimy dym do ula, wiadomo, pszczoły się opiją miodu, nie będą mogły się zginać i nie będą żądlić. Ale nie puścimy dymku do ula i zobaczymy. Na razie pszczółki są spokojne. Będzie więcej miodu, bo mi nie zjedzą. Tą ręką nie mogę uderzyć w ramkę, bo mnie boli już staw od wczorajszego uderzania. Więc uderzam lewą ręką, nie wiem jak to widać, a resztę zmiatam zmiotką. No fajnie jest, na razie niby nie ma pożytków, nie ma i rabunków. Plastry są niezasklepione, ale to nie jest wymagane. Proszę Państwa, jak się miód już krystalizuje w plastrach, nie wiadomo czy one są niezasklepione, bo są niezasklepione, czy one są odsklepiane, bo są zjadane, tak? No nie wiem, bo ja jestem troszkę ślepy, jak to na wizy wychodzi. O proszę. Jutro na nagraniu będę omawiał jeszcze inne tematy. Też będzie pszczelarskie i oto. Dzisiaj jest pszczelarskie i, czyli z cyklu sposoby wybierania z uli ramek z miodem. Po prostu to wszystko jest, proszę Państwa, zawsze musi być dostosowane do zaistniałej sytuacji. Co chcemy osiągnąć? Czy chcemy wybrać korpusy z miodem, czy same ramki? Teraz wybieramy same rameczki, bo tu jeszcze jest jedna kontygnacja. Tu też jest tylko niezasklepione. Uderzamy tą ręką, bo tamta mnie boli. Wiadomo, że w moim wieku to musi boleć, bo na starość nic tak dobrze nie sztywieje jak kości. Nie ma co po lekarzach latać, truć się lekarstwami, bo na to są tylko leki przeciwbólowe, to nic nie daje.
proszku ziół, skrzypu, złotego oleju królewskiego i wszystko minie. No bo oglądam takiego pana jak Adolfa Kuklińskiego. Nie ukrywam tego, który daje piękne porady społeczne i życiowe o ziołach. I proszę Państwa, tu muszę do pszczelarzy mniej doświadczonych właśnie z takim przesłaniem się zwrócić, że podkurzacz zawsze tak ustawiamy przy ulu, o proszę popatrzeć, żeby ten dym szedł na gniazdo. To nam bardzo, bardzo ułatwi pracę przy pszczołach. Pszczoły nie wymagają intensywnego kadzenia, jakieś tam śladowe ilości tego dymu, z którym się spotkają, już po prostu przytłumia ich agresję. I pomyśleć, że temu linię pszczół trzymam około 25 lat i ona nie zdziczała, nie zrobiła się agresywną. No ale niestety przed daniem, podaniem matki do rodziny, gdy podaje, to zawsze ta matka w odkładzie z matką zapasową jest po prostu obserwowana, czy nie jest agresywna. A jak agresywna, no to tam koleże, jaki problem. O. Także wybieram te półnadstawki, które zostały włożone na korpus z miodem. Bo teraz to wszystko daję na korpus z miodem, a tu są nowe ramki. Zobaczymy, co na tych ramkach nowych pszczółki zrobiły. Co na tych ramkach pszczółki zrobiły? No coś tu jest, no ale to im zostawię, bo to nawet nie chce mi się z tym uganiać. Tu widzę, że ramka mi siadła bardzo krzywo w ulu. Muszę ją poprawić. O jest. Co to siadła krzywo? No nie wiem. Ach, to ją przełożę. Także pszczoły moje, no niezbyt chętnie przy braku wsiątku, o Boże, robią tą węzę. O, już jest. Przekręcę ją. Może ramka jest krzywo zbita. No niestety mam też prawidło zrobione pszczelarskie według książki. No nie jest zbyt fajne. Koledzy mają ze swojego pomysłu robione. Są bardzo fajne prawidła. I te rameczki. Wiadomo, z rameczek pozyskuję propolis, z beleczek. Wolę niż folię mieć na ulu. Przecież to nie jest beczka z kapustą, żebym to folią przykrywał. Zabezpieczam tu. O Boże. Kładę gąbkę. I tak, proszę Państwa, w tym momencie kończyłem nagranie pszczelarskiego i które będzie ukazywało sposoby wybierania miodu z ula. Jutro będzie następny odcinek. W tej chwili się z Państwem serdecznie żegnam.